Patronem dzisiejszego odcinka jest marka Rituals. Hasło letniej kolekcji The Ritual of Karma to czyń dobro, a dobro do Ciebie powróci. A dzisiaj w moim stylu o tym, że pewne rozmowy muszą się odbyć. Tylko musi przyjść na nie odpowiedni czas. Zawsze chciałam poznać moją gościnę i wreszcie spotykamy się u mnie na kanale. Zapraszam na rozmowę z Larą Gessler. Dzień dobry, Laro. Cześć, dzień dobry. Jak wiesz, rozmawiamy sobie tutaj o różnych sprawach dotyczących tego, co nasze kobiece, co może być też lekcją, co może być nadzieją, co może być jakimś wsparciem dla tych wszystkich, które sobie tutaj tworzymy naszą wspólnotę. Ale właśnie od Twojego macierzyństwa chciałam zacząć, bo wstawiając jeden ze swoich postów na Instagramie, napisałaś coś bardzo według mnie ujmującego, ale chciałabym, żebyś rozszerzyła to, co miałaś na myśli. Bycie mamą to dla mnie awans, na który czekałam całe życie. Różni ludzie, różne my czekamy na różne awanse zawodowe, a Ty tak naprawdę czekałaś na, tak wydaje mi się z tego zdania, na taki awans bardzo, bardzo szalenie prywatny. Czego się spodziewałaś i dlaczego tego awansu chciałaś? Wiesz co, ja przede wszystkim całe życie marzyłam o tym, żeby być mamą. I a nigdy z kolei nie widziałam się w strukturach, więc wiedziałam, że awanse takie, o jakich mówisz, czyli klasyczne awanse, nie będą mnie dotyczyły za bardzo. A na bycie mamą czekałam od zawsze i jednocześnie miałam też poczucie pewnego zagrożenia. Wydaje mi się, że wiele kobiet to dotyka, że mamy wrażenie, że przez to, że po prostu nie zaczynamy budować tej rodziny tak wcześnie, jakbyśmy sobie to wyobrażały, to nagle dopadają nas lęki, że nie możemy mieć tych dzieci. Albo jeśli jeszcze nie zaliczyłyśmy wpadki, to znaczy, że pewnie po prostu nie jesteśmy zdolne. Więc wydaje mi się, że to jest też jedna z takich cywilizacyjnych naszych chorób. Ja oprócz tego jeszcze cierpiałam na zaburzenia żywienia w nastoletnim wieku, więc też jakoś się przestraszyłam, że to mnie mogło poniszczyć na tyle. I zresztą to mnie też wyprowadziło, że po prostu bałam się, że zaprzepaszczę swoją szansę na bycie mamą. I no i dlatego to uważam, że to jest największy mój awans i największa też zdobycz mojego życia. Bardzo tak marzyłam o tym długo. I te marzenia okazały się rzeczywistością, bo różnie sobie wyobrażamy. Wiele razy tu rozmawiałam z różnymi kobietami, że mamy różne wizje tego swojego rodzicielstwa, macierzyństwa, a potem przychodzi tak zwane żyćko i codzienność i można na przykład sobie uświadomić, że się nie podołało. Miałaś tak? Wiesz co, ja za bardzo nie staram się nie żyć podług oczekiwań, bo mam wrażenie, że bardzo dużo planujemy, przez to mamy bardzo duże oczekiwania i potem się rozczarowujemy. U mnie cele tak nie wyglądają jakoś. Nie planuję i przez to tych rozczarowań też tak nie mam. Więc też nie podchodziłam do tego mojego macierzyństwa zbyt apodyktycznie, bo możemy sobie coś planować i planować to sobie od 10 roku życia, jakim będziemy mamami, żonami, jak będzie wyglądał nasz ślub czy cokolwiek innego, ale zapominamy o tej drugiej połowie, czyli o tym, że tam jeszcze będzie jakiś facet albo kobieta w Twoim życiu i będą mieli duży wpływ na to, jak to macierzyństwo czy to małżeństwo będzie wyglądało, więc ja nie wiedziałam, miałam świetny model, jeśli chodzi o tatę, bo miałam super tatę, ale no nie wiedziałam do końca, jaką będę mamą. Ja wiem, zdaję sobie sprawę też, że wszyscy jesteśmy mistrzami teorii, a potem wychodzi różnie, więc nie obiecywałam sobie zbyt dużo, ale chciałam mieć czas. Chciałam mieć czas dla moich dzieci i na razie walczę o to bardzo i wychodzi całkiem nieźle. W sensie nauczyłam się być asertywna, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. A, to jest bardzo cenna umiejętność. To Ci gratuluję, bo ja akurat też już zrobiłam o tym rozmowę, jestem beznadziejna, ale wiem, jak to poprawić, czyli jak nie przegrać z czasem. Więc żeby funkcjonować w tej części życia zawodowego, którą sobie wybrałaś na swoją ścieżkę życiową, trzeba też żonglować czasem, prawda? I to jest Twoja umiejętność, bo to nie jest tak, że jakby za darmo są te momenty, kiedy możesz pobyć z córką czy z partnerem, tylko właśnie wydzierasz je z dnia, czy to jakoś tak już masz ułożone, naturalnie przychodzi? Wiesz co, ciężko mówić chyba o ułożeniu w momencie, kiedy masz tak niestandardową pracę i jesteś panem swojej pracy. Ja całe życie wiedziałam, że to jest jedyna formuła, do której się nadaje, to znaczy, że ze mnie jest kiepski pracownik i praca od do po prostu nie działa. I też w pewnym momencie, kiedy zdałam sobie z tego sprawę i zrozumiałam, że może to nie jest słabość, tylko że może to jest moja siła i może tak należy do tego podejść, a będę się dużo mniej męczyć,
Tak też się stało. Tak. Zaczęłam szanować to, że po prostu jestem człowiekiem projektu, jestem człowiekiem, który potrzebuje mieć kilka rzeczy rozgrzebanych, żeby mieć energię na wszystko, co robię. No bo inaczej po prostu tej energii mi brakuje, więc to też jest tak, że mam jakieś pole godzinowe w ciągu dnia, które wiem, że mogę zająć pracą i jest jakiś punkt krytyczny, którego nie przekraczam i raczej tego się pilnuję, w sensie, żebym wiedziała, że jak mojego dziecka nie ma w domu, to ja wtedy pracuję, a jak jest w domu, to ja już nie pracuję, bo no, ten czas pandemii był bardzo, bardzo trudny, no też no, my pracujemy na telefonach, wiemy o co chodzi. Kiedy nagle się okazało, że mówię, Boże, ja nie chcę, żeby ona mnie widziała non-stop z telefonem, tak? Bo dla niej to nie ma znaczenia, czy ja tam sobie gram w Candy Crusha, czy odpisuję na maile. Ona po prostu widzi mnie z telefonem. Więc w pewnym momencie, kiedy już to ona trochę podrosła i zaczęła też wychodzić z domu z innymi osobami niż my, bo dość późno się zdecydowaliśmy na jakąś pomoc i jestem wdzięczna, że mamy taką możliwość, to po prostu zaczęłam upychać wszystko, co mogłam w ten czas, kiedy jej nie ma, po to, żeby ten czas z nią był jak najbardziej kaloryczny, no. No właśnie, a twoje życie jest na równi, słodkie i słone, że nawiążę do biznesu. Wiesz co, moje życie jest... ja strasznie, wiesz co, mam krótką pamięć co do złych rzeczy. Ja jestem jednak z tych, którzy bardzo wypierają złe zdarzenia i w ogóle staram się, żeby wszyscy w moim otoczeniu nie wkręcali się w złe stany. Może to też jest właśnie trochę za sprawą, czy zasługa, nie wiem, mojego taty, ale on miał kobietę, z którą żył paręnaście lat i ja razem z nimi. I ona była non-stop narzekająca i ja patrzyłam się na niego, który się tak stara, a ona jest cały czas niezadowolona i chyba to mnie tak trochę uwarunkowało, że po prostu ja jestem zawsze tym dobrem do przodu w takim sensie, że ja po prostu pomijam złe rzeczy i nawet nie komentuję, jak coś mi się nie podoba. Okay. I tak mi się łatwiej funkcjonuje, więc jak się pytasz o coś takiego, no to jest wiadomo wiele trudnych momentów i naprawdę trudnych. I ostatnie kilka lat to nie był spacer po parku, robiąc karkę językową, ale nie zmienia to faktu, że ja i tak uważam, że jestem najszczęśliwsza na świecie i mam po prostu gigantyczne szczęście i jestem bardzo szczęśliwa na co dzień, więc to słodkie jednak wygrywa. A jesteś zwolenniczką teorii, że karma wraca, że to, co robimy i co dajemy, dostaniemy zwielokrotnione. W 100%. Absolutnie. I uważam, że to jest jedyna forma sprawiedliwości, jaka jest. A jak rozumiesz w ogóle tę karmę? Jak widzisz to hasło? Czy masz jakieś przykłady? Albo masz dowody na to, że dobro, które wyrządziłaś, albo w opozycji niedobre rzeczy, wróciły? Że trzeba było na przykład zapłacić rachunek za coś? Wiesz co, ja chyba na to patrzę nie planuję i staram się, nie wiem, nie patrzeć tak zbyt, nie wiem, nie patrzeć korzyściami za bardzo, to bardziej widzę to na przykładzie tego, że po prostu widzę, że jeśli ktoś się zachował nie okej, to po prostu po jakimś czasie coś się dzieje, tak? I to nie jest tak, że ja na to liczę czy coś tam, tylko ja wiem, że to została jakaś energia, została wysłana w przestrzeń i ona sobie kiedyś z deszczem razem spadnie. Więc nie czekam, kiedy to się ma wydarzyć, nie kibicuję, bo ja jestem w ogóle zwolenniczką przychylności interpretacji, tak? Czyli wszystko, co widzę, że ludzie robią, to raczej zakładam, że chcą dobrze, a nie źle. Też wydaje mi się, że wiele rzeczy się dzieje w podświadomości, więc ludzie czasami niecelowo czynią źle, chociaż podświadomie nie życzą komuś najlepiej, to jednak sami często na to zło by się nie zdecydowali. Więc ja nie śledzę karmy w ten sposób, ale są momenty, kiedy widzę, że po prostu kogoś pokarało, no, jak to się potocznie mówi. Mnie a propos jest ostatnio bardzo bliskie takie stwierdzenie, które gdzieś wyczytałam, że to nie chodzi o to, że jeśli w tej całej karmie, że jeśli rzucisz w kogoś cegłą, to spodziewaj się tego samego, że ta cegła do ciebie wróci, cię walnie. Mhm. Tylko, że jeśli się z tych cegieł w życiu wyprztykasz i wyrzucisz je w kierunku innych osób,
to może się okazać któregoś dnia, że nie masz z czego zbudować domu. To bardzo ładne. Fajne, nie? Bardzo dobrze. Tak, bo to jest dokładnie, to jest twoja pula energii, którą przeznaczasz w złym kierunku. Wspomniałaś o swoim tacie i chcę chwilę mu poświęcić. Z moich notatek wynika, że od 9 roku życia byłaś bardziej pod opieką taty. Mówiłaś też o partnerce taty i o tym, na co tam patrzyłaś, ale zastanawiam się, jak ukształtował cię ojciec, czyli jaki wpływ na kobietę, bo teraz jak cię słucham, teraz to słyszę opanowanie, słyszę spokój, jesteś racjonalna, jesteś, wydajesz mi się być bardzo taką pogodzoną osobą, ze sobą i ze światem, poukładaną. Czy to jest twoja cecha charakteru, czy to jest właśnie efekt tej męskiej energii, miłości ojca? Wiesz co, myślę, że trochę to samej mi ciężko byłoby określić, gdzie jest ta linia demarkacyjna między jednym a drugim. Ale mój tata na pewno był bardzo spokojną osobą i ten spokój z niego emanował. Więc on mi dał tę stabilność i taką stabilność też na pewno energetyczną, stabilność w miłości. Mimo, że nie był człowiekiem, który rozmawiał o miłości i nie przychodziło mu w ogóle rozmowy o emocjach, nie przychodziły mu łatwo, ale był oazą spokoju i po prostu zawsze był. Więc ja zawsze mówiłam, że był moim drugim sumieniem. I tak faktycznie było, że jeśli coś musiałam przegadać, to po prostu zawsze do niego dzwoniłam i on też nigdy nie opiniował. Mam wrażenie, że to jest trochę, no może sobie strzelę gola teraz, ale cecha matek, że matki mają potrzebę jednak opiniowania wszystkiego. I on tego nie miał, on był po prostu nieoceniający, a naprawdę wystawiłam go na próbę wielokrotnie. Więc on po prostu bardzo mi ufał i ja też w tej ufności się wychowałam i w tym jego spokoju, w tej jego potrzebie takiego kultywowania codzienności, ale też nie sięgania po za dużo. On nigdy nie chciał więcej niż może mieć, on nie żył ponad stan, był mega skromnym gościem. I tak, i to tak jakby bardzo dobrze mi to zrobiło. Wydaje mi się, że po tym dzieciństwie, które miałam absolutnie cudowne, bajkowe i bardzo, bardzo dynamiczne, chaotyczne, żeby nie powiedzieć, bo dla dziecka uważam, że to jednak było trochę za dużo chaosu, to on mnie tak uziemił i to mi zrobiło super. I fakt jest też taki, co trochę powiedziałaś o tej męskiej miłości, że mi jest dużo bliżej do facetów, po prostu. Ja jakoś girl drama totalnie mi nie siada i w ogóle się nie odnajduję się w intrygach. Ja w ogóle jestem beznadziejna z tego. I girl drama, świetne. No i po prostu jakoś z facetami było mi zawsze bardziej po drodze, jeśli chodzi o komunikację, bo tam jest po prostu wszystko wprost. I sobie to oceniłam. Też miałam samych braci, więc no, też moja przyjaciółka powiedziała mi, jak się okazało, że no, moim pierwszym dzieckiem będzie córka, to ona mówi, o widzisz, ty musisz odrobić po prostu swoje lekcje z relacji z kobietami i może dokładnie tak było. No. Słuchaj, to ty masz w ogóle świetnie to, nie wiem, że sobie sama to urządziłaś, a może, że jednak mężczyźni cię otaczają, masz dwóch braci przyrodnich, ale masz jak wspaniałego swoich partnera. Traktujesz ich jak swoich. Mm-hmm. To jest, a właśnie, wiesz, powiedział mi ktoś ostatnio coś, nie, chyba już o tym mówiłam, ale przytoczę, bo mi się to tak podoba, że wtedy, kiedy rozpada się związek między kobietą i mężczyzną i w tej rodzinie są dzieci, a partnerzy zakładają nowe relacje i tam się pojawiają też dzieci, to ta osoba mi mówiła, że wtedy rodzina się wcale nie rozpada, tylko powiększa. Czy ty masz też takie wrażenie odnośnie do zdarzeń ze swojego życia, że tak było, czy że uważasz, że to był jednak rozpad, który cię coś kosztował? Wiesz co, ja uważam, że to jest taki moment, no wiesz, ja byłam najmłodsza, więc ja trochę nie przeżyłam tego rozpadu z tą migracją do rodziny, no bo mój tata nigdy ze swoją dziewczyną dzieci już potem nie miał. Natomiast no i Mikołaj, czyli syn mojego taty, i Marty Gessler, i Tadeusz, czyli syn mojej mamy, i Folkarta Millera, no przemigrowali do nas trochę. Mi się wydaje, że wiesz co to robi, to trochę wpuszcza powietrza w rodzinę i powoduje, że paradoksalnie jest więcej tolerancji, mi się tak wydaje, że ta rodzina pozwala na więcej i jest w stanie więcej pomieścić
ten patchwork po prostu ma luźniejszy splot, no, tak bym to nazwała. I to może wyjść z dużą korzyścią. Wydaje mi się, że to może wyjść z dużą korzyścią. Oczywiście dużo zależy od nastawienia tych nowych partnerów, czy tych byłych partnerów, czyli rodziców oryginalnych, kto na ile pozwoli kochać po prostu te dzieci, bo to się wszystko o miłość opiera. Wydaje mi się, że im więcej ludzi kocha twoje dzieci, tym lepiej generalnie, więc no. A ty jesteś otoczona miłością? Czy ty znasz taki smak albo różne odcienie miłości? Umiesz już je odróżnić? Rozumiesz więcej? Co z tą miłością, pani Laro, pani? Ja uważam, że poznałam bardzo dużo różnej miłości. I zaznałam dużo miłości i dobrze mi w tej miłości, w której jestem teraz. W sensie wydaje mi się, że zaznaję dużo miłości, a z drugiej strony też nauczyłam się być asertywna wobec miłości, co jest dość odświeżające, bo wydaje mi się, że mimo wszystko miłość czyni nas podległymi i zobowiązuje nas. Więc nauczyłam się mówić nie i nauczyłam się stawiać swoje granice. To znaczy, to, że ktoś mnie kocha, nie znaczy, że muszę pozwalać mu na wszystko w ramach tej miłości. Albo nie znaczy, że muszę być zawsze bezgranicznie wdzięczna za tę miłość, bo ta miłość też uwarunkowuje, więc no, musisz się sam w sobie zastanowić, na ile sobie pozwalasz i na ile wpuszczasz każdą z tych różnych miłości, bo tutaj nie mówię tylko o relacjach partnerskich, mówię tak szeroko, jak tylko szeroko tak, miłość tak, sięga. Tak. Więc wydaje mi się, że stawianie tych granic też po to, żeby no, wpuścić inny rodzaj miłości, musimy to zrobić. W sensie to myślę, że widać bardzo mocno, że czy nie wiem, właśnie dziewczyny mają super mocne relacje z tatą i dopóki trochę tego taty nie puszczą, to nie ma miejsca na tego nowego faceta. Czy czasami to jest taka miłość przyjacielska, że ktoś jest tak bardzo zaborczy o kogoś, że nie ma miejsca dalej na jakąś inną relację. Czy to rodzice zabierają nam tą relację, czy ktokolwiek inny, nawet rodzeństwo potrafi się kochać w tak zaborczy sposób. Więc wydaje mi się, że musimy szukać miłości, która nam służy i która jest wzajemna i która wzajemnie się kumuluje i faktycznie mnoży, nie dzieli i nie ogranicza. Po prostu trzeba się zastanawiać nad tą podległością wobec miłości, bo wydaje mi się, że ona jest... Miłość potrafi być bardzo przebiegła i też oczywiście zaborcza, więc dobrze jest sobie być świadomym tego i świadomie wybierać miłość, na którą chcemy pozwolić. Jak do tego doszłaś? Teraz w trakcie rozmowy. No nie, myślę, że to żart. Znaczy, nie, no generalnie tak, w sensie teraz ten pasaż mi wyszedł, ale wspaniała. Zaczęłam teraz myśleć o takiej, no nie chcę tutaj, bo nie ma powodu, żebym mówiła konkretnie, ale zaczęłam myśleć teraz o jednej, rozpatrywać różne rodzaje miłości, tak jak o to pytałaś i sobie uświadomiłam, że po prostu w niektórych rodzajach miłości stawiam granice, bo widzę, że one mnie konsumują i często wydaje mi się, że czujemy się zobligowani do tej jakiejś podległości wobec miłości przez to, że ktoś nam ją po prostu daje. A ona też potrafi być ciężarem, tym bardziej jeśli jest to właśnie, nie jest to nasz główny nurt życiowy, tak? Czyli to nie jest nasz, nie wiem, partner, partnerka, obojętnie. Więc tak, no ta asertywność jest ważna i tak sobie właśnie o tym teraz... Ale poczekaj, to by świadczyło o tym, że tak bardzo znasz siebie, tak dobrze, i potrafisz stawiać sobie i innym granice nieprzekraczalne, że wydawałoby się, że teraz chodzi o to, że miłość jest wtedy, albo dla ciebie jest wtedy, jeśli to ty kochasz, a nie przyjmiesz daru miłości od kogoś, do kogo możesz czuć, nie wiem, co najwyżej sympatię. Dobrze? Kminie? Nie wiem, czy się nie zapędziłam. Nie, no chodzi po prostu o to, że jeśli ktoś cię kocha, to powinien szanować twoje granice. I powinien pozwolić ci okazywać tę miłość na tyle, na ile ty też go dopuszczasz, bo tym bardziej właśnie mówię tutaj o miłości, nazwijmy to towarzyszącej, tak? Czyli że to jest właśnie, nie wiem, miłość rodzeństwa, miłość rodziców,
która potrafi być zaborcza z samego faktu relacji rodzicielskiej czy relacji rodzinnej. I wydaje mi się, że po prostu jeśli ktoś kocha, to powinien zostawić tę przestrzeń. Czy przestrzeń na tą inną miłość, czy przestrzeń na miłość do samego siebie, czy przestrzeń na samorozwój. No tutaj to już obojętnie, ale chodzi o to, żebyśmy nie czuli się zobowiązani do przyjmowania tej miłości zawsze na zasadach kochającego. O, może w ten sposób. Co znaczy, oczywiście nie oznacza, że my tej osoby nie kochamy, czy nie darzymy jej wdzięcznością, czy czymkolwiek innym. Z innej beczki zupełnie. Ty czytasz dużo książek? Wiesz co, staram się. Oczywiście nie powiem, że teraz mam na to najwięcej czasu na świecie. Ale się... No właśnie, ale się staram. To jest zawsze oczywiście... no książki to jest duży wyrzut sumienia zawsze, ale staram się, bo bardzo lubię bardzo język polski, lubię słowa. Słowa są super. Bo pięknie mówisz po polsku, pięknie ci się te słowa układają, jak mówisz, robisz piękne pasaże. To jest dla ucha też bardzo przyjemne. Poza tym, że twój tembr głosu mi się też podoba. To dlatego zapytałam o te książki, bo wiem, że wśród wielu różnego rodzaju umiejętności posługiwanie się słowem w taki naturalny sposób faktycznie z łatwością przychodzi tym, którzy się jednak przez te książki przedzierają, bo wtedy po prostu myśli się same układają we właściwe słowa, a te w takie piękne zdania w polszczyźnie, więc pomyślałam, może to, ale może po prostu to plus dar i talent, który masz, no właśnie, po tej matce. Co masz po Magdzie, mamie swej? Dar i talent do mówienia? Jakby nie patrzeć, u mnie w rodzinie większość osób posługiwała się i posługiwała się słowem, więc mama oczywiście jest tym przykładem najbardziej oczywistym i najbardziej namacalnym dla większości Polaków. No ale jednak to jej tata jest najstarszym funkcjonującym i na służbie cały czas dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej i myślę, że od niego trzeba by było tego źródła słów szukać. Moja babcia też była dziennikarką, więc u nas to w sumie dziennikarze, aktorzy i kucharze. Więc wiele osób posługiwało się słowem. Wydaje mi się, że mieliśmy okazję do tego, żeby się osłuchać z ładną melodią, a ja jednak mam bardzo duże przekonanie o tym, że słowa tworzą rzeczywistość, więc myślę, że jak ładnie myślisz, to ładnie żyjesz. A żeby ładnie myśleć, to też musisz ładnie te myśli precyzować, więc to tak wszystko dobrze na siebie wpływa. Nagle nastaje taki moment, że przestajesz kląć jak szewc. Teraz to już się nawet czuję momentami jak stara malutka, jak ktoś przesadza w moim otoczeniu. Całe szczęście mój mąż ma to samo. No i sama się po prostu z tego śmieję, że faktycznie dobrze mi się żyje, uważając na słowa. A propos słów, taki mi się piękny trójkąt ułożył z tego, co powiedziałaś wcześniej. Powiedziałaś dziennikarze, kucharze i aktorzy, dobrze zapamiętam? Mm-hmm. Tak, tak. Czyli zobacz jaki piękny trójkąt, bo wszystko, co w życiu potrzebne, informacje, emocje i jedzenie. Czyli wy jesteście po prostu jako ród doposażeni na wielu płaszczyznach, na tych w sumie takich... Do przetrwania. Macie wiedzę, macie talent i umiecie zrobić jedzenie. To tak, to powiem szczerze, że samowystarczalnie całkiem wygląda, to prawda. Gdybyśmy kiedyś chcieli zakładać wioskę, chociaż mówiąc szczerze, z taką ilością egomanów to byłoby trudne. Ale no, warto pomyśleć. Trudno byłoby wybrać jednego szefa, nie? Sami wodzowie by byli, więc to nie wiem, czy by się to udało, ale... Słuchaj, ja zawsze żartuję, że z wiekiem coraz bardziej przypominam swoją mamę. Widzę te same grymasy twarzy, nawet mamy podobne dłonie. Teraz dopiero po latach to dostrzegam, że mam podobne palce. I mamy takie same włosy w ich tam gęstości, ale też ja przynajmniej mam coraz więcej reakcji mojej mamy, która jest absolutnym aniołem i zawsze to powtarzam i uważam, że to jest prawda. No i teraz pytanie, czy ty to już u siebie dostrzegasz, czy jeszcze jest za wcześnie na to, żeby widzieć, jak ile mamy w sobie? Wiesz co, pewne rzeczy widzę, natomiast no ja jako jednak dziewczyna wychowująca się gdzieś tam bez mamy, jednak dość świadomie wiem to, że budowałam się w dość dużym antagonizmie do niej.
Więc oczywiście, że widzę takie rzeczy i one już wychodzą, ale też jestem z tym okej. Ciekawa jestem, czy mi się to pogłębi, może nie. Może nie, ale wiem, że to tak jakby to nie jest do uniknięcia, no tak jakby tak już jest i trzeba się w cudzysłowie martwić, czy zwracać uwagę na te rzeczy, które faktycznie realnie wpływają na nasze życie i nas budują, i jeśli to nie są jakieś, nie wiem, cechy charakteru, z którym, nie wiem, walczysz, czy coś takiego. Ja na przykład dzięki mojej mamie się nie spóźniam. Ona się tyle spóźniała całe życie, że ja się nie spóźniam. Dzięki jej, bo inaczej to bym nie miała tak silnego imperatywu tutaj. Więc trochę mnie gdzieś tam to wszystko wbudowało. Ale no takich cech jej, no wiadomo, no widzę, że nie wiem, podobnie śpimy, układamy ręce podobnie, jak zasypiamy i tak dalej. No takie rzeczy widzę i myślę, że nawet niezależnie od tego, ile byśmy ze sobą czasu nie spędziły, to pewne rzeczy są po prostu w jakimś sensie genetyczne i się już z nimi nie powalczy. Czy jest jakaś taka rzecz, o której na pewno nie mamy pojęcia, co dotyczy Ciebie i co byłoby dla nas zaskoczeniem, znając, wiesz, tak publicznie i powszechnie ród Gesslerów? Myślę, że dużo osób nie wie tego, że skończyłam socjologię, że to jest jednak taka wiedza, no nie wiem, że ktoś musi chcieć wiedzieć. Myślę, że dużo osób nie wie, że jeździłam na bardzo dużo akcji Greenpeace'u, kiedy byłam małolatą, również nielegalnie, bo byłam za bardzo małolatą. Więc tak, rozpuda i tak dalej, to były moje klimaty, mój czas wtedy. Super. Więc wiesz co, to ja to mam tak, że staram się żyć transparentnie, w sensie takim, że nie mam takich sfer, nie wiem, którymi się nie dzielę na Instagramie w ogóle. Mhm. Oczywiście no, są proporcje takie, jakie są, ze względu też na to, że no, że widzisz, co bardziej ludzi interesuje i oni sami cię ciągną w konkretne sfery twojego życia, mimo że oczywiście są to urywki w ciągu dnia. Natomiast nie mam tak, żebym coś kryła. Czy ty kiedykolwiek usłyszałaś o sobie coś tak głęboko niesprawiedliwego, że chciałabyś nigdy tego nie usłyszeć? Czy ktoś ci powiedział coś przykrego w twarz? Wiesz co, dużo osób mi mówiło przykre rzeczy na przestrzeni mojego życia i ja mam generalnie na niesprawiedliwość reaguję, kiedyś reagowałam jeszcze gorzej, ale teraz już jestem trochę wyizolowana, wiesz, od tego tak dość świadomie, bo ludzie czasami mają głęboką potrzebę kogoś skrzywdzić, więc a ja wobec krzywdy nie za bardzo potrafię cokolwiek zrobić. W sensie to jest tak, że ja się nie zezłoszczę, nie zwyzywam kogoś, no nic takiego nie zrobię, bo w moim przekonaniu, jeśli ktoś chce ci zrobić krzywdę, czy spowodować, że jest ci smutno, no to nic z tym zrobić nie możesz. Jakkolwiek zareagujesz, to w pewnym sensie dodasz tej osobie skrzydeł i pokażesz jej skuteczność i to się tyczy tak samo internetu, jak i życia naprawdę, więc często nawet jakieś osoby mi bliższe, które nawet nieświadomie mnie jakoś zraniły słowem, to ja jestem słaba w konfrontacji, bo po prostu uważam, że nie ma słów na takie rzeczy, chociaż pewnie tutaj miałabym duże pole do rozwoju i pewnie będę kiedyś nad tym pracować. Ale czy bym chciała tego nigdy nie usłyszeć? Wiesz co, nie, bo to są wszystko jednak cegiełki, elementy, które nas jakoś tam budują i trzeba budować ten swój bufor, tą swoją jakąś zbroję. Absolutnie nie uważam, że to nas nie zabije, to nas wzmocni, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy zostawia takie rysy, z którymi ciężko jest się podnieść. No widzisz, no może to jest kwestia tego mojego właśnie pozytywnego wyparcia, że ja po prostu takie rzeczy po jakimś czasie jednak je ignoruję i one jakoś nie górują nad moim życiem, przynajmniej nie w sposób świadomy. Ale brzmisz jak taka bardzo właśnie świadomie pogodzona z kolejnością zdarzeń osoba, ale teraz od razu chcę cię zapytać o to, czy jak już zostałaś tą mamą z awansu, to
obudziło się w tobie to coś, co w większości nam jest dane, czyli taka lwica broniąca własnego gniazda. Czyli czy masz przekonanie, że jeśli to ta krzywda, która przychodzi ze świata zewnętrznego, miałaby dotyczyć tych, których kochasz i twojego stada, to jesteś w stanie przegryźć aortę, chociaż rozmawiam teraz z absolutnie spokojną osobą. Wiesz co, ja mam swoją oczywiście pewną impulsywność i na pewno mam bardzo duże instynkty opiekuńcze, więc co do tego to na 100%, to w ogóle tutaj się nie ukrywam tego, ale co innego zawsze jak mówimy o krzywdzie, która dzieje się nam, a co innego jak mówimy o krzywdzie, która dzieje się naszym bliskim, bo tutaj to poczucie niesprawiedliwości jest jeszcze bardziej dojmujące, tym bardziej, że dla mnie właśnie ta reakcja ze strony otoczenia, czyli tego właśnie stada, jest dużo bardziej oczekiwana niż ze strony samej osoby atakowanej. Wydaje mi się, że to jest miejsce na to wsparcie takie głębsze. Fajnie by było oczywiście przygotować dziecko swoje na to, że takie rzeczy będą się działy i tak dalej, ale no czasami po prostu to, co możemy zrobić, to być, więc absolutnie uruchomiła się we mnie lwica i wydaje mi się, że gdyby się coś małe działo, to absolutnie nie pozostałabym bierna i nie byłoby mi tylko smutno, tak jak w przypadku siebie samej. Ale też oczywiście, wiesz, no, obudziły się inne rzeczy, no ten po prostu lęk, o którym się bardzo dużo mówi i ten strach, że do końca życia będziemy się bać, no będziemy się bać. Tak jest. Tak. I no trudno i okej. Okay. I też tak jakby biorę to na klatę, że tak będzie i że też będę tą matką, która będzie chciała wiedzieć, gdzie się to dziecko szlaja i co robi, żeby na pewno to tam nie przeginało z niczym i było bezpieczne i chociaż spało tam, gdzie sucho. Mhm. Więc zdaję sobie sprawę, że to wjedzie, natomiast no mówię, mój tata był dla mnie super przykładem, jeśli chodzi o to zaufanie wobec mnie. I ja, wiesz co, też miałam coś takiego, że odkąd pamiętam, jak byłam mała, nie rozumiałam, czemu ludzie nie traktują mnie serio. Też pamiętam, że byłam małą dziewczynką i mnie dziwiło, że ktoś mi nie ufa w to, co ja mówię. I okay. Potem tak jakby mam ten takie kontinuum, tą ciągłość mojej świadomości do mojego dorosłego życia i teraz mówię, aha, a teraz już mi ufają. Bo tak jakby nie wiem, co się zmieniło. Ta droga tak jakby dla mnie, mojej świadomości nie była do końca zauważalna, a mój tata mi ufał zawsze. I zawsze wierzył w to, co ja mówię. Więc mam wrażenie, że jednak nierobienie z dzieci debili jest spoko i powoduje, że one nie testują tak bardzo granic, tylko po prostu mają bardziej serio podejście do odpowiedzialności za własne życie i słowa. A jak się wybiera człowieka, partnera na życie? Jak to zrobiłaś? Co to było? Piorun sycylijski czy coś innego? Wiesz co, no wydaje mi się, że bardzo dużo jest z tego, że jednak szukamy kogoś na podobieństwo, tak? swojego krzyżowego rodzica. Piotr ma bardzo dużo cech mojego taty. Z tą różnicą właśnie, że jest... mój tata był z połowy marca, czyli był rybą, Piotrek jest z końca, czyli jest baranem i przez to ma ten pierwiastek ognia dodany, którego mój tata nie miał. Co czyni go w moim postrzeganiu po prostu bardziej męskim, że tak powiem. I też czyni go bardziej interesującym, wydaje mi się, intelektualnie. Po prostu jest taki bardzo sharp, a z drugiej strony ma tę wrażliwość i tą czułość, którą właśnie mój tata też miał i tę opiekuńczość. No poza tym jest, no widziałam, że to jest człowiek, który po prostu będzie fantastycznym ojcem, jeśli chodzi o budowanie relacji, a dla mnie to było super ważne, nawet wiedząc, że jak będę miała córkę, to tak jakby chciałam, żeby ona była tą córeczką tatusia, bo wiem, jak fantastycznie jest nią być. Więc też nie miałam gdzieś tam z tym problemu i ważny był dla mnie facet, który będzie właśnie z jednej strony mądry, czuły, ale też dla mnie intelektualnie stymulujący i dbający, czasami po prostu decydujący za mnie, bo ja bardzo dużo w życiu decydowałam
i tak jakby tej niezależności chciałam szybko, więc to, że właśnie mogę budować stado z kimś, kto jednak trochę jest waleczny też o mnie, jest super. A nazwisko Gessler, jakie to są straty? Straty są spore, bo straty przede wszystkim dotyczą tego, że jest, dotyczą założeń, czyli znowu dotyczą tego, co ludzie lubią myśleć. Tak. Więc ludzie mają wyobrażenie, że kiedy masz taką mamę jak ja, to żyjesz jak na dworze królewskim, to znaczy nie musisz pracować, nie musisz nic robić. Nawet ktoś do mnie jakiś czas temu napisał, mówi, Boże, to ty pracujesz? Tak jakby, ale po co? Ja mówię, no tak, to naprawdę zaskakujące jest to w ogóle pytanie. Więc poza tym stratą jest to, że jeśli ktoś w rodzinie jest osobą znaną z szerokich mediów, bo tak to trzeba nazwać, to cokolwiek ty robisz, jeśli to nie jest przeznaczone dla szerokiej publiczności, jest to bez znaczenia. Jest to niewystarczające, tak jakby każdy miał chcieć być w tych samych mediach. No po prostu jest to bardzo dużo niesprawiedliwego traktowania bez ciekawości ludzkiej, bo to jest też, że po prostu sobie zakładają, czyli tam robi to samo, to jej matka załatwiła to coś tam, no po prostu jest bardzo dużo w tym niesprawiedliwości bez tej ciekawości właśnie. Brakuje mi tutaj przychylności interpretacji i w ogóle ciekawości. Zakładałam, bo tak jak telewizji zawsze bardzo unikałam i to był dość świadomy wybór. A raz się złamałam i to był dobry pomysł, mówię o Ameryce Express, bo tak. Dostałam po Ameryce Express jakąś gigantyczną ilość wiadomości w stylu ja myślałam, że ty jesteś sobą, a ty jesteś fajną i normalną dziewczyną. Więc cóż, tak też bywało i takich wiadomości było dużo, naprawdę dużo, aż mnie to zdziwiło, bo ja się nie za bardzo lubiłam uśmiechać do zdjęć i w ogóle bardzo zbudowałam sobie dużą tarczę jako osoba o niekomercyjnej urodzie i tak dalej. To po prostu ten świat nie jest przystosowany do ludzi, którzy są jakkolwiek inni, bo po prostu jesteśmy wychowani patrzeć tylko na pewien bardzo określony typ i nagle pojawienie się innego typu trochę nas wybija z jakiegoś algorytmu i się na to nie godzimy i okazujemy agresję. Więc to tak. Natomiast ja wiedziałam, że ta telewizja mnie nie interesuje z tego tytułu, że telewizja daje ci, jak ja to nazywam, rozpoznawalność warzywniakową. To znaczy to, że po prostu ludzie zaczepiają cię na ulicy, nie mają pojęcia, co ty robisz i w sumie to ich to w ogóle nie obchodzi, ale i tak, nie wiem, chcą sobie z tobą zrobić zdjęcie albo cokolwiek, bo po prostu jesteś znanym człowiekiem. I to było coś, co uważałam za strasznie osaczające i coś, co mnie zupełnie nie interesuje, bo nie chcę, żeby robił sobie ze mną zdjęcia człowiek, który ma gdzieś to, co ja robię. Więc internet daje to, że jednak jest to tak, że przychodzą do ciebie tylko ci, którzy się tobą interesują. I pod tym kątem jestem naprawdę wielką fanką tego, co się dzieje na YouTubie i TikToku, że my tych ludzi nie znamy. I ja mówię, wow, oni po prostu żyją normalnie własnym życiem, codziennie robią swoje. I żadna z tych babć, żaden pan w autobusie, nikt ich nie zna. Kojarzy ich tylko ta wąska grupa ludzi. Dokładnie. Kojarzy ich tylko ta wąska grupa ludzi, którzy są ich odbiorcami. I to jest super. To uważam, że to jest taki rodzaj wolności, taki rodzaj twórczości, która jest sprawiedliwa. I ta mi się bardzo podoba. Ta telewizyjna jest straszna. No i tak, więc jeśli chodzi o szkody, które robi nazwisko Gessler, to przede wszystkim absolutnie wykreśla przychylność interpretacji. Totalnie. W sensie jest negatywna. Negatywna, masz zawód córka, choćbyś cokolwiek nie zrobił, jakiegokolwiek tytułu naukowego nie miał, ilekolwiek książek nie napisał, to w ogóle nie ma znaczenia, bo wszystko się wydaje banalne wobec czegoś, co zna szeroka Polska. Przychylność interpretacji, biorę to. Biorę to jako... proszę. Jako mój algorytm na następne dni. Laro, czy jest coś dla Ciebie, co wydaje się poza zasięgiem Twoich marzeń, pragnień i możliwości? Wiesz co, chyba nie, ale to też dlatego, że ja nie jestem z typu może ludzi, którzy sobie myślą, wiesz, tam dream big, nie wiem, chcę mieć
Sky is the limit. Tak. W ogóle nie. Żadnych napisów nie mam nigdzie w domu pozakupowanych, powywieszonych. Też nie neguję każdemu jego porno, co tam na ciebie działa. Wiesz co, ja się po pierwsze bardzo się realizuję w moim życiu i bardzo je lubię. I nie za bardzo chciałabym jakoś dużo zmieniać. Jedyne, co bym chciała, żeby było, to chciałabym cały czas móc robić różne rzeczy. Więc nie mam jakichś wielkich celów. Mam różne marzenia, które sobie rzucam i ja wiem, że przyjdą one w porę do mnie, bo nigdy, kiedy coś jakoś szczególnie dociskam, to nie wychodzi. W sensie uważam, że wszystko w świecie dzieje się jednak możliwie najlepiej i wyślij tą energię, że masz na coś ochotę, czegoś byś chciał i to przyjdzie, ale to będzie najlepszy moment na to i tego mnie życie uczy, tak jak to też, że jestem mamą teraz, a nie 7 lat temu na przykład. Uważam, że to wszystko tak miało być i jestem za to bardzo wdzięczna. Jakieś oferty współpracy, fajne rzeczy, które robię, też widzę, że one się dzieją dokładnie wtedy, kiedy jestem na to gotowa, więc nie mam jakiegoś takiego, nie wiem, poziomu życia, do którego chciałabym dojść, czy jakiegoś przedmiotu, czy nie wiem, w ogóle nie funkcjonuje chyba w czymś takim. Chciałabym móc cały czas robić nowe rzeczy, bo to mi daje bardzo dużo szczęścia. Chciałabym móc cały czas podróżować. W sumie to chciałabym żyć tak, jak żyję, bo żyje mi się naprawdę spoko. Czyli jedyny drugi awans, na jaki czekasz, to syn. Tak, syn będzie super. Syn będzie super. Próbowałam zrobić twój pasaż, ale chyba mi nie wyszło. Spoko. Spoko, następnym razem Magda ci wyjdzie. Nie, no, jest ekstra. Tak, no ale to jest prawda. Syn będzie świetny. Fajnie by było mieć dom. To jest coś, o czym myślimy i o czym mówimy, że że tak, ja też lubię trochę mniejsze społeczności, więc mieszkanie gdzieś może pod Warszawą by mi weszło, bo się namieszkałam w centrum bardzo dużo, więc to jest coś, co bym chciała, bo chciałabym też, żebyśmy mieli miejsce jakieś takie warsztatowe na robienie różnych, że tak powiem, brudnych bardziej rzeczy, żeby mój mąż miał miejsce na granie na gitarze, żebym ja miała gdzie gotować i zapraszać ludzi, i żeby dzieci mogły się bawić na podwórku i jeździć do przedszkola czy do szkoły bez mojego jakiegoś strachu na rowerze, rzut kamieniem. O, to są takie rzeczy, okay, jakich sobie myślę, że to by było fajnie kiedyś mieć, ale nie mam ani posiadania generalnie w ogóle. Bardzo mnie ta rozmowa złapała za serce gdzieś tak. Tak mi przy tobie było dobrze. Komfortowo. O. Dziękuję ci bardzo. Mi również. Życzę wam wszystkim przede wszystkim zdrowia i spokoju, bo reszta przecież jest. Dziękuję i tobie. I dziękuję, że mnie zaprosiłaś. To bardzo, bardzo miłe. Wszystkiego dobrego, Laro. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za każdą subskrypcję, dziękuję za każdą łapkę w górę. No i oczywiście mam nadzieję, że porozmawiamy sobie w komentarzach. Trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia.